Na początek przed pytaniem chcę powiedzieć, że zostanę na lektorce do końca tego roku, ponieważ nasz główny lektor jest na wyjeździe urodziny i nie ma jak nagrywać. A teraz standardowe pytanie dla Was. Jaka zmiana w CSGO w roku 2017 przypadła Wam do gustu? Oczywiście 5 najlepszych wypowiedzi oznacza serduszkiem. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na materiał. Na początku bieżącego roku nie działo się za wiele. Wyszły wówczas naklejki z E-League Atlanta 2017. Poza tym parę drobnych zmian, jak poprawa optymalizacji czy też dźwięku na niektórych mapach. Później zaczęło robić się już bardziej interesująco. Na początku lutego legendarny Dedas 2 został usunięty z map poolu. Zastąpiono go odświeżoną wersją The Inferno. Następnie ponownie było bardzo wiele aktualizacji, które poprawiały optymalizację. Jednakże do dzisiaj przynajmniej ja nie widzę wcześniej wspomnianych popraw. Oficjalnie 15 marca została dodana mapa The Canals, która jest dostępna we wszystkich trybach gry. Ponadto wreszcie wyszła nowa skrzynka Spectrum. W 2017 roku jeszcze dwukrotnie mieliśmy przyjemność otwierać nowe skrzynki wydane przez Valve. Amerykańska firma postanowiła też lekko zmienić model terrorystów. Pod koniec roku, jak dobrze wszyscy pamiętamy, Dedas 2 wrócił do CS-a w nieco odświeżonej wersji. Patrząc jednak na tę mapę, to poza poprawkami wizualnymi nie zmieniło się za wiele. Wątpię też, że Dedas w takim wydaniu miałby szansę, aby powrócić na turnieje e-sportowe. Jak wiemy, w kwietniu zmieniono też ceny niektórych broni, jak na przykład Negeva. Zredukowano wówczas wartość tej broni do $2000. Poza tym również rewolwer doczekał się obniżki swojej ceny do $700. W maju wyszła długo wyczekiwana operacja Hydra, która jak dla mnie była całkiem udana. Dodano też lubiany przez dużą ilość graczy tryb skrzydłowy. W środku czerwca kasterzy doczekali się ulepszeń ze strony Valve w GoTV. W skrócie polegało to mniej więcej na tym, że ułatwiono pracę obserwatorowi, ale też pozwolono na zobaczenie większej ilości fragów osobie oglądającej mecz. Również przeskakiwanie z gracza na gracza teraz wygląda bardziej płynnie. Na początku sierpnia zmiany w teku bardzo diametralnie zmieniły granic tej broni. Stała się ona niegrywalna. Teraz częściej możemy zauważyć w akcji CZ-kę, aniżeli wcześniej wspomnianego TK9-kę. Generalnie rzecz ujmując, w roku 2017 nie działo się za wiele, a Valve oczywiście po raz kolejny wprowadzał zmiany, które nie do końca były nam graczom potrzebne. Wierzę jednak, że rok 2018 będzie pod względem usprawnień lepszy dla Counter-Strike'a. Piszcie standardowo, co wy o tym myślicie. Nie zapomnij oczywiście o naszym pytaniu, czyli jaka zmiana w CSGO w roku 2017 przypadła wam do gustu. Oh, the flash timing is perfect. Taco gets him down. No chance for Passion to strike. Nice shot. Snacks up close. And a straight flash high in the sky. They won't be able to dodge. Means he can go back for more. And he certainly will. Finds a second and a third. Snacks on fire. What a shot! As he picks up a fifth for Virtus Pro to close the half. That's what we needed from Snacks. Fire the team back up. It's 10. Alo and Nico gonna go straight in with Glaive to watch them off. Dupree to play it bags. Could swing back in that direction because he isn't going to be pressured, but he doesn't know that. He's also flashed off. Deagle works though. Limited vision, limited weapons. Doesn't even matter. Dupree! Oh, the fourth as well. How sick is this round for him? And he's looking for the ace. The first ace from anyone on Astralis in this tournament. And now we're getting bumped.